Jak zdrowie? Jak widzieliście, przywitanie było gorące. Musiałam chwilę ochłonąć, bo się tak wzruszyłam. Ojej, naprawdę, no. Ostatnio tyle rzeczy mnie jakoś tak rozstraja pozytywnie, w sensie, no bo człowiek sobie tak myśli, że już nigdzie nie pojedzie, nic nie zobaczy, że jakiś tam etap życia się skończył i tak policzyłam z Martą, że dwa lata, jak nie byłam u Franka. No i tak specjalnie dla niego przyjechałam i bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę. Spędzimy z Frankiem po prostu jak najwięcej czasu. I już właśnie siedzą i piją sobie kawkę. Franek, dobra. Tak? Ktoś tu nas podgląda. Katarzyna, jakiś... Nie wiem, czy dobrze kadruję, czy was widać? Widać. No, okay. Jest. A, coś tam widać. Widać, no. widać no. Z daleka. Tak jest. Widać w tym w ekraniku. No, idę, bo wy zjedzą mi całe ciasto. No. A ja przyjechałam z niecnym planem. Jakim? Chcecie na coś namówić. Boże. No. Tak? Ale nie wiem, czy się dasz. Bo w tym temacie mnie mój tata zawiódł. To znaczy? No mów już, nie, wal zrobię ról od razu, to jest przygotowane na różne chciałam rzeczy. Się przejechać traktorem. No to zaraz to odwalimy, no. Tak? Franciszku, czy ja będę tym jechać? Tak. Ha! Chcesz jechać już? No, chcę jechać już. Ustawię tu i będziesz w koło jeździła, czy gdzieś chcesz dalej na drogę jechać? Nie, no w kółko. Tutaj? No to masz tutaj. Tak. Po takim czasie to wiesz. Biegi są tutaj, przez wiesz, o. No. Włącza, bo tak. Kasia będzie mi piła. No. Po prostu nie da, bo to nie jest samochód, tylko jest sam, być może. No, powoli. Jeździłam, jak miałam jakieś 25 lat. 25, no pewnie tak. Ja od no. dziecka, z 6 roku życia, bym no. nie wiedział zawsze. Bo... No. Ale no. zapach, wiesz, to wszystko tak samo, tak, nie? Ale to jest stary, tam wziął mój szlak, co? Zruszyła się. No. Zadowolona. Marzenie. Ale już nawet spełnione. Z szybszym biegiem nie. pojedziesz, tak wiesz. Nie masz Smurko. Czegoś do przeorania? Nie. Przyjeżdżam do, słuchaj, do ciebie po żniwach. Dobra, Kasia, będziesz robić. Będziemy robić. Tak. No. Strasznie lubiłam tą robotę. Tak? Lubiłaś bronować? O Jezu, orać, bronować, uwielbiałam. Bardziej lubiłam na pewno to, niż, wiesz, takie prace gdzieś tam w domu, tak z babcią, jakieś pieczenie, gotowanie, jakieś takie... To mój brat siedział z babcią, pączki lepił, nie? A ja z dziadkiem zawsze na traktorze, zawsze, no. Mogłam być rolniczką. Tak, nie zamykaj, Kasia, bo to wiesz, to no klamki się urwała. No tak. U Franciszka to tak czuć jeszcze taki faktycznie stary klimat polskiej wsi. No bo u mnie to już wiecie, no tak naokoło jeszcze jest takie rolnictwo. No ale ja sama, no to już nie. Ale może z czasem. Jak będą kurki. Umówiłam się z Franciszkiem, jeżeli się uda oczywiście. Tak. Zostałam zaproszona na żniwa. Myślę, tak. że mogłoby być fajnie, nie? No pewnie, że tak. Chcielibyś no. podjeżdżać. No. Ja ci jeszcze zapłacę, Franciszek. A coś mówiłeś, Franciszku, że coś, jakąś kuchnię letnią robisz, coś? No tak, co ci. O! Z tej strony będziemy chodzić. Aha. No. No, wyłożyłem tu oliwę. Chciałem wyłożyć sobie, no. I będę miał kuchnię taką, nie? Jaki chłodek. Tu jest fajnie, nie? No. To się zmieniło.
No bo ty zawsze wchodzisz tam, gdzie jest tu tak, pierwszy raz ten. Aha, i tu się wchodzi. Ty wchodzisz tam, bo tu wybiłem i kiedyś tam i z tej strony się wchodzi. No wiesz, gdzie się wchodzi. Tak, no. Ja wiem. No. Ta? Zapalić światło? Nie, nie, ja mam tutaj światło, spokojnie. Nie będę zdradzać widzom właśnie po ciemku, niech będzie, bo jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wygląda tutaj to pomieszczenie, Franek oprowadza nas dokładnie w tym odcinku, tutaj podepnę odcinek, możecie sobie zobaczyć po prostu, bo już tutaj jestem nie raz i nie dwa u Franka i zwiedzamy tutaj zakamarki, te wszystkie fajne rzeczy, które tutaj są, a jest tego sporo, więc was serdecznie zapraszam. Podobało ten odzew do rolników tam. Pamiętasz? No. Gdzieś to było, wiesz? To mówiłem, że to są stare dokumenty z tego domu, tak? Czy co? Nie, to są przyniesione od ludzi, którzy przyjechali z Kresów, tylko nie z tego domu. Aha. One były spalone, widzisz, to jest nawet data, potwierdzenie, kto to w ogóle był. Mhm. Sąsiadowi mi się potwierdzić, bo ich tak już wiesz. Po prostu nie było żadnych świadków, wszystko było poniszczone, popalone, pobite. Tak było to. Obywatelu, plantatorze buraków cukrowych. No widzisz. Zbliża się kampania cukrowa. Sprawny przebieg tej kampanii zależy od przestrzegania przez was terminów dostawy buraków. Cukrownia Nowy Staw dla zaplanowanej produkcji musi rozpocząć kampanię w ustalonym terminie. Dla równomiernego biegu fabryki konieczny jest stały i równomierny dopływ surowca. Odchylenia z waszej strony w dostawie buraków według niżej podanego wam planu mogą spowodować straty w gospodarce narodowej przez przestoje wagonów w cukrowni, zahamowania i przepływ produkcji. Obywatelu plantatorze! Rodacy! Tak. Odstawiając buraki w późniejszym terminie musicie je do czasu odstawy... Kopcować? Co znaczy kopcować buraki? No, na kupy takie się składają, wiesz, no, okay, wiesz, o co chodzi. Kupa, trzeba było przecież zabezpieczyć. No. Tak, Marta, kupa. Kopiec. Taka kupa. Czytam list. Prywatny. Prywatny z roku... Franek, to jest chyba 47 albo 70... Raczej 47, no, zobacz. No, pewnie, 47, nie? No pewnie. No, to są, słuchajcie, pierwsi powojenni osadnicy. Zobacz, Dębinie, jeżeli to jest Dębina, to powojenni osadnicy pojawili się tu w 45, bo Franka rodzice, dość szybko, no, nie? Cała wioska przejechała. Bardzo szybko, natomiast to jest 47, czyli tak czy siak szybko po zakończeniu wojny. To wyobraź sobie, Marta, z tą sąsiadami byli 900 km stąd i dalej jesteśmy sąsiadami. Dalej są sąsiadami, no. Tak. Kochani dzieci, dlaczego po moim odjeździe żadnego listu nie otrzymałem od was? Czy się czego gniewocie? Czy może wyrzekacie się mnie? Wyrzekacie się mnie? Kochany synu Józiu, ja wcale się nie gniewam na ciebie za tą jałówkę. Poczekaj, stop. Ale ty wiesz. Teraz już wiecie, dlaczego jest taki tytuł odcinka. Kochany Franciszku, nie gniewam się za tą jałówkę. Ale ja wiesz, mogę rościć jakieś pretensje do ciebie za tę jałówkę. O, bardzo mi jest przykro, że od obcych waszych sąsiadów listy otrzymuję, a od was nie. Nieładnie z waszej strony, że mogliście o mnie zapomnieć. Ja o was pamiętam i o waszych dzieciach. Bardzo was proszę, napiszcie do mnie list jak najprędzej. Ja dorwałam drugi list i tutaj też jest. Kochane szwagry i siostrzyczki. To jest najlepsze. Bardzo nam przykro, że do nas nie piszecie listów. Kurde, kolejny foch. Dlatego ja na przykład, ja osobiście prowadzę swoje notatki przez cały rok. Codziennie sobie zapisuję tam moje jakieś tam przemyślenia i tak dalej, i tak dalej. W tym roku jest ich dosyć sporo, bo na dzień dzisiejszy już mam ponad 300 stron. Wow. Co normalnie było przez cały rok, nie?
A tutaj mamy dopiero co, lipiec, a ja już tutaj mam tyle zapisane. I zawsze po Nowym Roku palę to w kominku. Właśnie sobie czasami myślałam, że mówię, kurczę, później taka Marta będzie czytać gdzieś publicznie moje wypociny za na przykład 100 lat. No. Co jest śmieszne w każdym tym liście, który na razie mi się udało przechwycić. Faktycznie cały czas jest takie, dlaczego do nas nie piszecie? I taka przychodzi taka myśl, że ludzie są spragnieni tego tak naprawdę, nie? Wiesz, no i po dzień dzisiejszy tak jest. Kontaktu. Że chcemy kontaktu, nie? Tak. A kiedyś zobaczcie, jakie to było ograniczone. Dostałaś list na raz na miesiąc i jeżeli go nie dostałaś, no to później, nie wiem, czekasz drugi miesiąc i nadal nie wiesz. I słuchajcie teraz tego. Kochana rodzino, co słychać koło was? Jak wasze dzieci i zdrowie? Dlaczego do nas nie piszecie? Koło nas nic nowego. Dzieci są zdrowe i dobrze się uczą. Ja już w Bydgoszczy nie mieszkam półtora miesiąca. Zostałem przeniesiony do Wrocławia. Dziś przyjechałem do Bydgoszczy po żonę i dzieci. Wiedzisz, Katarzyna? Kto wie, co tam się kręciło? Co tam się kręciło w tej Bydgoszczy? Ja się pytam. Cicho. Jest telefon za mieszkaniem. Józiek. Czekaj, Rodo. Zadzwoń. Jest telefon, nie wiem, może. Kurde. Ulica jest nawet podana. Tak? Mhm. Ale we Wrocławiu. Ładować na wagon meble będziemy w poniedziałek 11 października 54 roku. I w tym dniu wyjeżdżamy do Wrocławia. We Wrocławiu otrzymałem ładne mieszkanie. 3 pokoje, kuchnia i ładny hol. Żałuję trochę Bydgoszczy, ale cóż zrobić. Kto Bydgoszczy nie żałuje? No, no właśnie. I to co, w stawie to było, czy jak? Znaczy wiesz, to był stawek pogłębiany. No. Stawek był pogłębiony i on w skarpie to znalazł. Wykopał skarpa, bo nie że było wybrane ze stawku. W skarpie zostało, się wkopał w skarpę. Jakieś 30 cm. No, a tu jest jakieś oczodoły, coś? No to są oczodoły na pewno, albo tu jest oczodu, albo tu. Ale zobacz, nie ma dolnej żuchwy. A to z przodu to co to jest? Zobacz. To są kły na pewno jakieś. Widziałaś coś takiego? No, moja dziś, może to jest opcja jakiegoś dzika, co? No, dzika to nie jest, nie. Kasia. Nie. Zobacz, Marta, o tył. Widzisz, a tutaj dolnej żuchwy nie ma. Widzisz, bo powinno być jeszcze tu coś, nie? To zamyka. Co to jest? Tylko górna żuchwa jest. No to jak, albo to jest, nie wiem, czy to jest oczodu, czy to. Nie wiem. Może być tu oczodu, albo to. No właśnie. Ale co to jest wtedy? Jak to? Nie wiem, Asia, to jakieś zęby, rodzaj zębów. To jakieś kły są na pewno, nie? Wiesz, Marta? Mhm. Obracać? Obracaj. No. To tam widzisz, powolutku. Może moi widzowie też by... No może coś ci powiedzą, no bo wiesz, ja... Myśmy tam dzwonili, ja nie będę tam wiózł tego gdzieś tam do jakiegoś profesora, gdzieś do Bydgoszczy, czy do nie mam na to ja czas. Ja jadę do Bydgoszczy, mogę zabrać. No, nie. On tam dzwonił do niego, ja nie będę z tym, tylko mnie to ciekawi, co to jest. No. Oj, jeny, ale to jest przerażające. Przerażające, no. Marta nie chciałabyś tego spotkać, nie. Na swoich wycieczkach rowerowych, ja tego myślę, na polnej drodze, co? Jeżeli ktoś z was ma pojęcie, co to mogło być za zwierzę, albo ma jakiś pomysł, żeby rozwiązać tą zagadkę, to koniecznie w opisie filmu jest mój mail, więc proszę o kontakt. W komentarzach też oczywiście można napisać. Franek na pewno z przyjemnością poczyta. No. My się jeszcze nie żegnamy, no. Ale z widzami już się pożegnamy. Tak? Tak, no bo już, no, pa. Już nie będę nagrywać, już sobie jeszcze pochodzimy, sobie pogadamy. Pogadamy sobie dokładnie. Na luzie. Dokładnie. No. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie, serdecznie was pozdrawiamy. Franciszek, oczywiście dziękuję wam za wszelkiego rodzaju komentarze pod poprzednimi też filmami, które podlinkuję oczywiście tutaj z tych odwiedzin, bo odwiedzamy te wszystkie tutaj przybytki, stodoły i tak dalej, więc zachęcam was do tego, żeby zapoznać się troszeczkę z historią Franciszka, żuławskiego rolnika, którego odwiedzę w żniwa, jak dobrze pójdzie. Dobrze, także dziękujemy wam bardzo za oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Żeby mnie wiedziała, że ty masz takie rzeczy, słuchaj, to ja bym wody nie podłączała u siebie. Ja tu wezmę. Chodziło o to, żeby... Czekaj, a tu jest kilka tych pająków. Och, nie, pajączki. A jak na myszę reagujesz?
Nie, nie. Więcej to nie makasz o nic. Nie, nie, ja nie, nie o to chodziło. Bardziej chodziło mi o to, żeby go nie zabić. I popuść wodę fantazji. Ty zaraz wodę masz, Kasia. Ty, ale to jest, jakie to jest wygodne. No widzisz? Wstawia się do domku i siedzi sobie przed telewizorem. Mnie się to podoba. Siedzisz jak na leżaku, no. Kuciapa zamoczona. No. Kuciapa się przyjęła normalnie. Idziesz pod swoje tam drzewka, no. Sobie siedzisz, nalejesz wody i sobie no. Relaksujesz się, czytasz książkę. Z widokiem na zachód słońca. No. No. Zajebista. Muszę zejść z tego słońca. Nie, fajne, no, super. Także widzisz, tak to no. Wyglądało. Daj, dajecie, to jest fajne. W ogóle ja proponuję ten tak, filmik. Tak? Jest, dobra, i no. Teraz pozujemy. O, uśmiechnij, tak? Możesz się spojrzeć tam. No dobra. Coś wybiorę, nie? Dobra. Okay, tak. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo, dobrze bardzo. Dziękujemy ci bardzo. Proszę bardzo, tam wpadajcie częściej, no. No. Czego jest?